Serdecznie zapraszam na pierwszy w tym roku wiadomości z gminy Jelcz-Laskowice, Marcelina Kowalik. Zwycięzcy w budżecie obywatelskim. Co roku zwiększamy ilość środków. Szczepienia w gminie. W pierwszej kolejności zaangażowaliśmy do tego SPL Minkowice Ołaskie. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy każdej lepszej okazji zawsze tą symboliczną cyrugiełkę wrzucimy do puszki. Jak co roku, budżet obywatelski wygrywają ciekawe, niezbędne oraz nowe pomysły mieszkańców. Jakie projekty zostały wyróżnione w tej edycji oraz jaki budżet im przysługuje? Więcej o zwycięzcach już teraz. Od 29 listopada do 17 grudnia trwało głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w gminie Jelcz-Laskowice. Wraz z nowym rokiem poznaliśmy projekty, które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie. Co roku zwiększamy ilość środków na budżet obywatelski. W tym roku była to kwota oczywiście zatwierdzona przez Radę. Tutaj Rada nigdy nie protestuje, bo też radni uczestniczą aktywnie w zbieraniu głosów. Przeznaczyliśmy 750 tysięcy złotych z możliwością, to daje zapis w uchwale Rady Miejskiej, zwiększenia tej kwoty bazowej do 10%, czyli łącznie 835 tysięcy. I po analizie, policzeniu przede wszystkim ważności głosów i ich ilości, zostały wybrane trzy projekty w obszarach miejskich, w obszarze miejskim, i łącznie zostało oddanych 4950 głosów. Rekord. 125 tysięcy złotych pozyskało sołectwo Minkowice Oławskie na budowę boiska do piłki plażowej. Ze środków budżetu obywatelskiego w Chwałowicach zostanie zrealizowana budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego. W mieście zwyciężyły projekty dotyczące iluminacji kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Wincentego Witosa, budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży oraz budowa mini boiska do siatkówki i mini boiska do koszykówki na terenie osiedla Metalowców, a także pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie osiedla Jelcz. Temat szczepień na koronawirusa w ostatnim czasie powoduje skrajne emocje. Niezależnie od poglądów, naukowcy mówią jedno – szczepienia są jedyną drogą do zakończenia walki z pandemią. Dlatego w Jelczu-Laskowicach ważne jest umożliwienie skorzystania z dwóch dawek preparatu, również tym, którzy nie są mobilni. Gmina Jelcz-Laskowice zajmie się organizacją dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób, którym przysługuje do niego prawo. Jest to rozszerzenie akcji programu wsparcia mieszkańców Jelcza-Laskowic, akcji, którą już rozpoczęliśmy w 2020 roku. I jeśli dana osoba jest osobą niepełnosprawną, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bądź posiadająca grupę, pierwszą grupę ze schorzeniami w kodzie R lub N, lub jest to senior mający obiektywne i niemożliwe do przeciwzwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do miejsca szczepień z punktu zamieszkania, taka osoba zgłasza się na infolinię do Centrum Sportu i Rekreacji, do naszego lokalnego punktu pomocy dla mieszkańca Jelcza-Laskowic. Gmina zapewni transport na szczepienia zgodnie z rządowymi zaleceniami. Przy organizacji dowozów mieszkańców mają pomagać ochotnicy ze Straży Pożarnej. Jedna jednostka ma taki samochód właśnie, tak zwanego busa. Jest to OSP Minkowice-Oławskie i strażacy ochotnicy będą to zabezpieczać. Na umówiony dzień, godzinę podjeżdża samochód ze strażakami. Taką osobę transportuje do przychodni, oczywiście odwozi z powrotem. W działania związane z dowozem mieszkańców do miejsc szczepień mogą zostać również zaangażowane inne jednostki ochotniczych straży pożarnych. Jeśli okaże się, że tych dowozów będzie na tyle dużo, że utworzy się kolejka, w tym momencie mamy do dyspozycji również OSP w Wójcicach, Biskupicach Oławskich i Dębinie. Na terenie gminy Jelcz-Laskowice trzy podmioty podjęły się szczepień przeciw COVID-19. Przychodnia rejonowo-specjalistyczna w Jelczu-Laskowicach oraz dwa prywatne ośrodki zdrowia.
Miniony trudny rok nie mógł pokrzyżować planów największej akcji charytatywnej w Polsce. Co prawda finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyglądał inaczej, ale przyświecał mu ten sam cel. W naszej gminie na 29 finał zaplanowano szereg atrakcji. Sami zobaczcie. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jelczu-Laskowicach odbył się w innej niż zwykle, ale równie ciekawej formie. Organizowaliśmy koncerty na otwartym terenie. Teraz niestety z racji ograniczeń covidowych organizujemy te koncerty w hali Centrum Sportu i Rekreacji. Na ulicach miasta jest 50 wolontariuszy. Dokładnie tak samo jak w ubiegłym roku. Wolontariusze są wyposażeni w maseczki, zapoznani ze wszelkimi obostrzeniami. Chętnych do pomocy na ulicach miasta nie brakowało. To jest akcja, w której uczestniczę od samego początku, odkąd pamiętam. Przy każdej lepszej okazji zawsze tą symboliczną cyrugiełkę wrzucimy do puszki. Chociaż tą przykładową złotówką, prawda? To można pomóc. Do końca świata jeden dzień dłużej. Atrakcje przygotowane dla mieszkańców w Centrum Sportu i Rekreacji można było oglądać na żywo poprzez portale Facebook i YouTube oraz w telewizji Echo 24. Zdobyliśmy doświadczenie organizując wirtualne dwa światy. Rzeczywiście jest to wydarzenie podobne, jeżeli chodzi o transmisję. Jest to bardzo dużo pracy, ale to jest bardzo satysfakcjonująca praca. Nadaje to energię, ponieważ robimy coś dobrego dla dzieci, dla osób chorych. Z ramienia Centrum Sportu i Rekreacji Laskowice zorganizowaliśmy wiele atrakcji dla naszych widzów przed telewizorami i w internecie. Między innymi przygotowaliśmy pokazy naszych instruktorek, ćwiczenia, zajęcia fitness, które odbywają się również u nas, które mamy w naszej ofercie. A oprócz tego punkt dietetyczny, wywiady z ciekawymi gośćmi oraz dwie sceny muzyczne. Gwoździem programu był występ zespołu Big Cyc. Tak duże przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy wielu osób i instytucji, między innymi Centrum Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Lokalni Patrioci, Zielonego Parasola czy Młodzieżowego Centrum Pomocy. W organizację zaangażowało się też wielu muzyków, znanych aktorów i osób związanych z branżą telewizyjną i filmową. Połączenie sił tych wszystkich osób dobrej woli spowodowało to, że to wydarzenie nabrało takiej rangi wydarzenia, można powiedzieć, międzynarodowego. Relacja z jelczańskiego finału WOŚP pojawiła się w mediach niemieckich, norweskich oraz angielskich. Czuję siłę, wiem, patrzę w górę, nie boję się. Transmisja wydarzeń na żywo to nie wszystko, co przygotowali organizatorzy. Odbyło się również wośpowe morsowanie, a młodzieżowa część sztabu postawiła na coś bardziej tradycyjnego. Cieszę się, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w organizacji wośpu. W tym roku spotykamy się wszyscy za ekranami telewizorów, komputerów i smartfonów. My akurat z Sarą będziemy odpowiedzialni za kiermasz. Sołectwa wsparły nas bardzo mocno po raz kolejny, zresztą oferując właśnie przygotowanie ciast. Mamy mnóstwo bardzo zdolnych, utalentowanych mieszkańców Jelczy-Laskowic. W związku z tym powstał taki pomysł kiermaszu produktów handmade, przygotowanych specjalnie na 29 finał WOŚP-u w Jelczu-Laskowicach. Kwota zebrana do puszek w dniu finału wyniosła ponad 70 tysięcy złotych, ale to nie ostateczny wynik. Suma ciągle wzrasta dzięki prowadzonym aukcjom internetowym. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, życzę samych dobrych dni i zapraszam do obserwowania naszych materiałów. Do zobaczenia!